Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Miałem nie robić takich materiałów typu przegląd prasy, ale czasami są takie momenty, kiedy po prostu dzieje się coś, o czym chcę powiedzieć, bo jest to są tak absurdalne wydarzenia, o których chcę dzisiaj powiedzieć, że właściwie gdyby nie to, że pisze o tym prasa, to gdyby ktoś mi powiedział, że coś takiego się dzieje, to bym po prostu nie uwierzył. Przypomnę, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje mi prawo do posiadania własnego zdania i własnej opinii, słowem własnych poglądów oraz do ich wyrażania. Mówi o tym artykuł 54 Konstytucji, więc niniejszym mam zamiar z tego prawa skorzystać i powiedzieć, że w mojej prywatnej, całkowicie subiektywnej opinii zwykłego człowieka, obywatela tego kraju, PiS, kiedy przez 8 lat sprawował władzę w naszym kraju, zepsuł wszystko, czego się tylko dotknął. Ci ludzie po prostu, obserwując dokonania PiS-u, ja nie wiem, czy to jest niekompetencja, czy zła wola. No i dokładnie wszystko, czym się PiS zajmował, okazało się, reklamowali, używając, że tak powiem, kulinarno-cukierniczej przenośni, reklamowali to jako, co robili, reklamowali jako szwajcarską czekoladę najwyższej jakości, a okazało się, że to tylko gówno zawinięte w sraberko. Oto, moi drodzy, Orlen, spółka, która była reklamowana jako spółka Skarbu Państwa, genialnie generująca dochody. Na jej czele stał pan Daniel Obajtek. Przypomnę tym, którzy nie pamiętają, że w internecie krąży taki materiał dotyczący opinii o panu Obajtku sformułowanej przez właścicieli dwóch takich starszych panów, braci, którzy byli właścicielami firmy, w której pan Obajtek zaczynał swoją karierę biznesową. Opinia ta była dosyć niepochlebna. Zdaniem tych dwóch panów, pan Obajtek, nie dość, że nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, to jeszcze wygenerował straty. Ja nie wiem, czy to prawda, tak mówili ci panowie. Pan Obajtek, żeby tak powiem, mówił potem o jednym z tych panów brudna pała. Swoją drogą, jest to określenie na miarę człowieka inteligentnego i wykształconego. Teraz znowu o Orlenie staje się głośno. Oto nagle wybuchła afera wokół tej spółki. Jak się okazało, Orlen pod wodzą pana Obajtka robił interesy z obywatelem Libanu, które dokładnie z panem Samerem A, który jest podejrzewany powszechnie o kontakty z organizacją Hezbollah. No cóż, któż mógł wiedzieć, że pan Samer A, kontaktuje się z terrorystyczną organizacją Hezbollah. No jak to kto mógł wiedzieć? Pan Obajtek mógł wiedzieć, ponieważ służby prywatne, służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały pana prezesa, że Samer A to jest, że tak powiem, pan, który się koleguje z Hezbollahem. Swoją drogą, wiedzieliście, że Orlen ma swoje prywatne służby bezpieczeństwa? No nie, ja nie wiedziałem, ale jak się okazuje, ma.
ponieważ pan Obajtek był uprzejmy zlekceważyć opinię swoich prywatnych służb specjalnych, Samer A. został prezesem spółki Orlen Trading Switzerland, czyli Szwajcaria. No, gdybym pokaleczył język angielski, to wybaczcie, ja po rosyjsku i po polsku, a po angielsku słabo. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w tej sprawie toczyć się będzie śledztwo. Poprosił także o odwiedziny prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych. Moi drodzy, no cóż, tutaj sprawa jest ewidentna. Dlaczego wcześniejszy rząd, czyli pan Kaczyński, pan Długi Mati, pan Mały Jarek, Długi Mati oraz inni panowie, dlaczego nie zareagowali? Dlaczego? No, dlatego, że zamiast reagować na wydarzenia, które mają miejsce w realnej rzeczywistości, to dostosowywali politykę państwa i reakcje poszczególnych organów państwa do całkowicie fałszywej, urojonej wizji rzeczywistości, którą w ich głowach zaszczepił ich guru. No i właśnie dlatego stało się tak, jak się stało. Chociaż gdyby tak się dobrze zastanowić, to ta sprawa może mieć jeszcze daleko idące reperkusje, ponieważ jeżeli rzeczywiście potwierdzi się, że Samer A. to kolega panów z Hezbollahu, no to antypolskie media sterowane z Izraela, które twierdzą na przykład, że Polacy są odpowiedzialni za Holokaust, a wiecie bardzo dobrze, że w przestrzeni medialnej na świecie są takie wypowiedzi, to te same media będą mieć już dowód niezbity, że Polacy finansują terroryzm i finansują Hezbollah. Zobaczycie, że tak to się może skończyć. Co do samego Orlenu, to należy, moim zdaniem, należy uznać, że jest całkiem możliwe, że nagle okażą się milionowe straty, wyjdą na jaw. I możecie trzymać mnie za słowo i ciekawe, czy słusznie przewidziałem przyszłość. Ale gdyby podejść, no staram się bowiem dociec do tego, co mógł myśleć pan Obajtek. Wiem na pewno, że nie myślał o tym, żeby się ogolić, bo na każdym zdjęciu, na jakim go widzę, jest nieogolony. Wygląda jakby no, bardzo niekorzystnie i niehigienicznie. Natomiast o panu Samerze A. mógł sobie pomyśleć, że no gość może i jest kolegą Hezbollahu, ale ma kontakty międzynarodowe, prawda, szczególnie w krajach, w Libanie, być może w krajach arabskich. Co z tego, że tam koleguje się z terrorystami? Ważne, że jest dobrym biznesmenem, no to tak mógł myśleć pan Obajtek, być może. Natomiast w innych artykułach można przeczytać opinie takie, że pan Obajtek za rządów PiS był ważniejszy niż rząd i robił to, co chciał. Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu w wewnętrznych dokumentach miało wskazać, że zatrudniony Samer A jest podejrzany o kontakty z terrorystyczną i finansowaną przez Iran organizacją Hezbollah. No nie, panowie, no nie. Teraz już przez Iran i Polskę. No. Mężczyzna, to jest, cały czas mówię, to co czytam, to są wiadomości Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu. Mężczyzna, czyli Samer A, miał też być
uwikłany w obrót ropą pochodzącą z tego kraju. No i wiemy, że tak powiem, doszliśmy do sedna sprawy. Chodziło prawdopodobnie, moim zdaniem mogło chodzić o tanią ropę z Iranu. Myślę, że wszystkie wielkie firmy robią, odwalają takie numery. Myślę, że na przykład embargo nałożone na Rosję to jest czysta kpina, bo myślę, że kraje świata i Europy dalej handlują z Rosją. I pan Obajtek, no Orlen zrobił to samo. A co do pana Obajtka, przewiduję, że jeszcze o nim usłyszymy. Natomiast plotka głosi, czy wiewiórki w parku skrzeczą, że nie ma go w kraju. Czy wróci jeszcze do Polski? Zobaczymy. I moi drodzy, spójrzcie na to zdjęcie. Jaka piękna, wielka metropolia. Szeroka, asfaltowana ulica. Ładne kamienice po obu stronach. Luksusowe nawierzchnie pokrywające strefę chodnika. Czy to jest Marszałkowska? Nie. To pewnie Aleje Jerozolimskie. No też nie. To jest teren gminy Sterdeń na Mazowszu. W tej gminie wójtem była ta pani. Ta piękna, młoda kobieta o twarzy typowej inteligentki to pani Grażyna Sikorska, która występowała w ramach struktury, oczywiście, jak żeby inaczej, PiSu. Po ostatnich wyborach, kiedy, moi drodzy, PiS został oderwany od koryta przy głośnym kwiku dożynanych kaczątek, mąż pani Grażyny no nie do końca wytrzymał psychicznie tą sytuację. Okazało się, że stres związany z tym, że jego żona nie jest już wójtem, był dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Mężczyzna mianowicie wziął z domu młotek, chodził po wsi i groził mieszkańcom wioski. Że zacytuję artykuł. W rozmowie z portalem wypowiedział się dotknięty zdarzeniami mieszkaniec wioski. Mąż Grażyny Sikorskiej pojawił się przed jego posesją i dał się ponieść emocjom. W furii wygrażał, że go zniszczy. Jak zapytałem, o co chodzi, to twierdził, że przez baner wyborczy kandydatów, kontrkandydatów na moim płocie, jego żona przegrała, relacjonował. Mężczyzna miał zaczepiać też sprzedawczynię z miejscowego sklepu, która wspierała bezpartyjną kandydatkę. Wpadł w stan totalnej psychozy. No akurat biorąc pod uwagę opcję polityczną, której kibicował ten mężczyzna, to ja się nie widzę tu nic dziwnego w tym, że wpadł w stan totalnej psychozy. Dalej czytam, on nam dosłownie urządził tutaj piekło, opowiadają świadkowie. Ponadto zniszczył grilla, którego postawili w akcie społecznym. O widzicie, ludzie na wiosce, żeby mieć gdzie spędzać czas, za własne pieniądze i we własnym wolnym czasie zbudowali sobie grilla. No bardzo fajna inicjatywa. Niestety pan mąż pani byłej wójt zniszczył tego grilla i swoje działania twierdził, motywował i tłumaczył tak, że to kara, że za karę zabiera swoją własność. Czyli rozpieprzył grilla, wziął pewnie dwie cegły i stwierdził, że to była jego własność. No. Tak, moi drodzy, żyją pisowskie elity.
No bo jeżeli ktoś jest wójtem z ramienia PiS-u, to można całkiem spokojnie nazwać go pisowską elitą. Tak żyją ci ludzie. Jest to wyższa klasa społeczna, bo przypomnę, że zgodnie z mądrościami, które wybleblał kiedyś mały Jarek, tak, o tak mniej więcej to brzmiało, a chodziło o to, że według niego są Polacy lepszego i gorszego sortu. Więc pani wójt, były wójt Grażyna Sikorska i jej mąż, pan Sikorski, to na pewno są Polacy wyższego sortu. Elita! Pani redaktor Klaudii Kolosowi, czy jak tam, dziękujemy za to, że o tym, czy ja dziękuję, bo jeden jestem, tak? Dziękuję za to, że odważnie napisała na ten temat. I Polakiem wyższego sortu, elitą jest o też ten pan, o jakże ujmującym i szczerym uśmiechu. Jest to pan Antoni Macierewicz. No i pozwolę sobie, jak pamiętacie, od 8 lat pan Antoni Macierewicz przewodzi komisji smoleńskiej i tropi aferę i zamach, w którego wyniku jego zdaniem doszło do katastrofy samolotu prezydenckiego. Od 8 lat również zapowiada opublikowanie raportu i przedstawienie dowodów. Przez zapewne czystą skromność i być może wstydził się występować publicznie, bo do tej pory żadnych dowodów nie pokazał. No, ostatnie, co pokazał pan Macierewicz, taki fakt, który był odnotowany w mediach, to podczas, kiedy ze swoimi kamratami z PiS-u próbował, czy przepychał się ze Strażą Marszałkowską, to chcąc uderzyć jednego ze strażników, przez przypadek dał w mordę Kamińskiemu. Jednak, jak jestem, nie jestem katolikiem i nie uważam się za członka Kościoła rzymskokatolickiego, ale tu muszę powiedzieć, Pan Bóg kurka wodna, nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ale o dowodach teraz chciałem z wami porozmawiać, tych, które pan Macierewicz miał pokazać. Oto, wiceszef MON podkreślił, że, uwaga, prokuratura przekazała podkomisji Macierewicza 23 elementy Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Czyli podkomisja Macierewicza dostała 23 kawałki złomu pochodzące z rozbitego Tupolewa. Celem podkomisji było zbadanie tych kawałków i dostosowanie rzeczywistości do teorii pana Macierewicza i udowodnienie, że tam była bomba. Z materiału, dalej czytam, z materiału wewnętrznego i poczynionych ustaleń wynika, że dowody rzeczowe zostały przyjęte bez żadnego protokołu oraz sprawdzenia. To jest zresztą informacja od samej prokuratury. Części Tupolewa zostały zdeponowane w willi na ulicy Klonowej, czyli tam, gdzie mieściła się wówczas podkomisja smoleńska w zamkniętych kopertach, które patrzone były pieczęcią prokuratury, powiedział Cezary Tomczyk. Teraz przerywam czytanie. Moi drodzy, nawet taki człowiek, powiedzmy urzędniczyna kiedyś najniższego szczebla jak ja, zdaje sobie sprawę, że pewne rzeczy w cywilizowanym państwie i w całym cywilizowanym świecie muszą przebiegać według określonych procedur, bo inaczej robi się bajzel. Jeżeli oficjalnie jako urząd przekazujemy, czy organ państwa przekazujemy coś komukolwiek, jakieś materialne przedmioty czy dokumenty, czy w tym przypadku 23 kawałki złomu, to musi to być przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym. Co to jest protokół zdawczo-odbiorczy? To jest taka kartka, a właściwie dwie kartki, bo w dwóch kopiach to się robi, znaczy w oryginale i w kopii, w dwóch egzemplarzach,
I na tej kartce powinny być dokładnie opisane te wszystkie 23 kawałki złomu i napisane powinno być, kto to przekazuje i komu to przekazuje. Ktoś, kto to odbiera, podpisuje się pod takim protokołem, czyli w tym momencie potwierdza, że rzeczywiście to dostał i przejmuje odpowiedzialność na siebie za opiekę nad tym, co przejął. Na przykład w przypadku dokumentów osoba, która je przyjmuje, przejmuje na siebie też obowiązek na przykład właściwego zabezpieczenia danych osobowych. No, ale wracajmy do podkomisji pana Macierewicza. Dalej czytam, bo jakbym to wam opowiedział, to byście powiedzieli, że nie lubię PiSu i nas myślałem. Więc z zebranych przez zespół materiałów wynika... bo przyjmując te 23 elementy wraku, pan Macierewicz i jego podkomisja mieli intencję je zbadać. No i nie można powiedzieć, że zaniechali tych działań, bo pewne działania podjęli. Uwaga, czytam, 5 z tych 23 elementów zostało wysłane do badań do Wojskowej Akademii Technicznej. Wiecie, co się stało z tymi dowodami rzeczowymi? Pyta retorycznie rozmówca. Te dowody zostały zniszczone, tłumaczy wiceminister obrony narodowej. Komisja Antoniego Macierewicza w toku prac pozostałe dowody, czyli no, jak możemy policzyć, 23 minus 5 to jest 18, więc pozostałe 18 części samolotu Tupolewa zgubiła. Te dowody zniknęły. No, Amba Fatima były i nima. Czyli kiedyś, kiedy byłem młodym bardzo człowiekiem w latach 80. krążył taki kawał, że diabeł złapał Polaka, Niemca i Rosjanina. Każdemu dał po dwie metalowe kulki i powiedział, że kto zrobi z tych kulek bardziej oryginalny, fajniejszy użytek, to tego wypuści, a pozostałych zabije. Polak z dwóch kulek zmontował aparat do pędzenia bimbru. Niemiec zbudował z nich generator, który dawał energię. No i diabeł był mocno zadowolony, oglądał te wynalazki, a następnie poszedł do celi na koniec, w której trzymał Ruska i zapytał się Ruskiego, a co ty zrobiłeś ze swoimi kulkami? Okazało się, że Rusek nic z nimi nie zrobił, bo jedną zepsuł, a drugą zgubił. No i kiedy byłem młodym człowiekiem, to śmiałem się z tego kawału kilka razy, ale wydawało mi się, że to jest tylko kawał, sytuacja całkowicie zmyślona, która w rzeczywistości miejsca mieć nie może. Okazało się, że bardzo mało wtedy jeszcze wiedziałem o świecie. Okazało się bowiem, że wykrzywiona, absurdalna, satyryczna rzeczywistość przedstawiona w kawale stała sobie w miejscu i została dogoniona przez naszą polską rzeczywistość budowaną przez prawych i sprawiedliwych. Oto bowiem Macierewicz dostał 23 kawałki złomu, z czego 5 zepsuł, a 18 zgubił. No moi drodzy, tak wynika z informacji udostępnionych przez MON. No więc nic dziwnego, że nigdy nie zobaczyliśmy żadnego raportu podkomisji smoleńskiej, ani żadnych dowodów na cokolwiek, no bo po prostu zgubili 18, nie, może sprzątaczka wywaliła, potknęła się jakieś blachy, to je wyniosła na śmietnik. A może jeden, ktoś, nie wiem, je na złom wyniósł, żeby mieć na wódkę. Wojskowa Akademia Techniczna też się nie popisała, psując 5 fragmentów wraku, które miała analizować. No. I tutaj w tym momencie widać całą, do czego zdolny jest PiS jako partia. I tu na koniec jeszcze raz chciałbym podkreślić,
że nie jestem zwolennikiem PO ani żadnej innej partii. Wprost przeciwnie, uważam, że wszystkie partie są, no, sprawując władzę, radzą sobie równie źle. Tyle, że akurat teraz natrafiłem na materiały o PiS-ie. Dajmy panu Tuskowi szansę, moi drodzy, poczekajmy tak co najmniej z rok i wtedy na pewno pojawią się doniesienia, o których będę mógł powiedzieć. Na razie wygląda na to, że taka bardziej tęczowa retoryka przejmuje władzę w naszym państwie, ponieważ odkąd pan Tusk jest premierem, to najemnicy frontu propagandowego, czyli dziennikarze, inaczej się tych ludzi nazywa dziennikarzami, nagminnie zaczynają używać określeń typu ministra albo na przykład marszałkini, łamańce językowe, które zasługują na jakąś nagrodę. I oczywiście jest to dostosowywanie się do pewnego nurtu propagandy. Niedługo, jak tak dalej pójdzie, to zaczną pisać, że mamy 54 płcie. No ale, że tak powiem, klakierzy zawsze starają się dostosować do wymogów swoich panów, bo ręka, która ich karmi, jak będzie mieć zły humor, to może może ich uderzyć, a tego by na pewno nie chcieli. Moi drodzy, możemy być dumni z tego, że żyjemy w Polsce, najlepszym z krajów, bo Polacy to katolicy, patrioci, Matka Boska jest naszą królową i dlatego idzie nam dobrze. Nawet powiedziałbym bardzo dobrze. Wzorcowo w skali świata. I na koniec jeszcze raz powtórzę pewne dwa pytania. Powtarzam je do znudzenia, bo za każdym razem ilekroć mówię o PiS-ie. Mam bowiem taką cichą, skromną nadzieję, że wreszcie ktoś ze służb odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa przez obywateli tym się zainteresuje. Bo jak trzeba było wlec do kryminału kobietę prosto z porodówki, to dało radę to zrobić. Przypomnę, że kiedy pan Ziobro urzędował w roli prokuratora generalnego, przepraszam, SMS, wysłał policję, żeby przesłuchiwała kobietę, która poszła rodzić. Było to na porodówce. Wtedy służby wiedziały, gdzie jest pięć i dały sobie radę. Mam nadzieję więc, że dalej będą działać tak prężnie. I jeszcze raz pytam, czy pan Jarosław Kaczyński kiedykolwiek leczył się psychiatrycznie? To jest pytanie. A jeżeli odpowiedź byłaby twierdząca, jeżeli kiedykolwiek leczył się psychiatrycznie, to czy informacje o tym wpisał we wniosku o wydanie pozwolenia na broń? To jest pytanie i wreszcie mam nadzieję, że panowie z CBA, z policji, z CBS i z innych skrótów pójdą po rozum do głowy i zainteresują się tym tematem. I mnie nie muszą, bo ja jestem prostym chłopakiem z Nowej Huty i nie muszę wiedzieć takich rzeczy, ale sami sobie odpowiedzą na pytanie, które ja w tej chwili zadałem. Ale myślę, że panowie nie muszą. Myślę, że panowie oficerowie znają już od dawna odpowiedź na to pytanie i dlatego już nie muszą się tym zajmować. No bo po co szukać odpowiedzi na coś, co jest od dawna wiadome. I jeszcze raz na koniec gratuluję wam, drodzy widzowie, i sobie, że żyjemy w Polsce. Notabene, jeżeli globalna elita zrobi wreszcie to, o czym marzy od dawna, czyli wepchnie Polskę do wojny z Rosją, to
panowie posłowie, panie posłanki, panie ministry i panowie ministrowie i pani marszałkini, kimkolwiek, ktokolwiek to jest, bo ja nie znam takiego słowa jak marszałkini, więc nie wiem, co ono znaczy. Te wszystkie osoby wykorzystają swoje pakiety ewakuacyjne, które im na koszt podatnika zakupiono już jakieś kilka lat temu i pewnie będą na Wyspach Kanaryjskich albo w innym ciepłym kraju popijać drinka z palenką, jak już kiedyś mówiłem, i murzynki po zadku klepać, albo murzynów, co kto lubi. No, a my będziemy w tym czasie wykrwawiać się, walcząc z sowiecką dziczą, tak jak teraz wykrwawia się Ukraina. Po prostu super. I może nie będę kontynuował tego tematu, bo sam siebie wpędzę w depresję i będę musiał się leczyć. Dziękuję wam za uwagę. Moi drodzy, pozdrawiam. Strzałka.